Przyjaciele, nazywam się Julita Korgol i chciałam wam powiedzieć, że żyjemy w takim kraju, w którym każdy słyszał o Jezusie. Nie ma takiego człowieka, który by o Jezusie nie słyszał, bo to jest kraj, w którym wiele ludzi to są ludzie religijni. Ludzie w wieku moich rodziców to w większości byli ludzie i są religijni. Każdy słyszał tutaj imię Jezus, ale tak naprawdę mało kto rozumie w ogóle, kim jest ta osoba i co takiego Jezus zrobił dla ludzi. Ludzie myślą, i ja kiedyś też tak myślałam, że samo to, że zostałam ochrzczona jako niemowlę i nic z tego nie pamiętam, powoduje, że pójdę do nieba. Ale nic bardziej mylnego. To nie daje ludziom ani prawa do tego, żeby mówili, że są wierzący, ani nie jest przepustką do nieba. Żadna komunia w drugiej czy trzeciej klasie, ani opłatek, ani święta obchodzone Bożego Narodzenia czy Wielkanoc. Żadne sianko pod obrusem, żadna pielgrzymka, żadne religijne obrzędy ani uczynki. To nie jest Bóg. I to wszystko nie ma nic wspólnego z Bogiem. I Bóg nigdy nie oczekiwał od ludzi, że oni będą to robić, że to jest jakakolwiek droga, która ich prowadzi do Jezusa. Bóg nie ma takich oczekiwań od ludzi. To ludzie sobie to wymyślili, żeby lepiej się poczuć. Ale ja, wychowując się w tym kraju, tak jak większość z was, myślałam, że to jest droga, która mnie zaprowadzi do Boga. A że nie popełniłam jakichś wielkich grzechów w oczach ludzi uchodzących za jakieś olbrzymie, nikogo nie zamordowałam, nie ćpałam, nie zrobiłam niczego takiego, co my ludzie uważamy, że to jest grzech, który prowadzi do piekła, i urodziłam się jeszcze w potencjalnie chrześcijańskiej rodzinie, to pójdę do nieba. I tak myśli większość ludzi w tym kraju, że to wystarczy. Że to jest ten uczynek, że czasem może pójdą do spowiedzi, wezmą ślub w kościele, oszczą swoje dzieci. I że wiedzą, że istnieje ktoś taki jak Jezus, to wystarczy, żeby pójść do nieba. To nie jest prawda. Jeżeli ktokolwiek kiedyś wam coś takiego powiedział, prowadził was w takie przeświadczenie, to was oszukał. Bóg to też nie obrazek, który ludzie sobie wieszają w domu i klękają przed tym i się modlą do Niego, myśląc, że Bóg słyszy. Nie słyszy. Nie słyszy. On słyszy tylko tych, którzy realnie w Jego wierzą i oddali Mu swoje życie, powierzyli, zaprosili Go do swojego życia. Bóg nie ma nic wspólnego z krzyżykiem, który nosisz na szyi. Zobaczcie, jaki jest ludzki umysł, który prowadzi ludzi do myślenia, że ten, który stworzył niebo i ziemię, może mieć coś wspólnego z różańcem albo z krzyżykiem na ludzkiej szyi, z opłatkiem albo z siankiem pod obrusem, z jajkiem na Wielkanoc, z pisanką. To nie ma nic wspólnego z Bogiem. Nic wspólnego. To jest religia, która zamazuje ludziom obraz Boga. Ludzie chcą tych wszystkich rzeczy, bo one są miłe dla ich duszy i ludzie myślą, że jeżeli spełnią te wszystkie rzeczy, to przybliżą się do Boga. Nie przybliżą się, bo to nie jest droga. Bo Jezus powiedział, że On jest drogą i jedyną możliwością przyjść do Boga, to jest przyjść przez wiarę w Niego, przez wiarę w to, co zrobił On dla ludzi. Przez wiarę w Jego śmierć na krzyżu i w Jego zmartwychwstanie. Przez wiarę w to, że to jest Syn Boży. I przez to, że człowiek przyjdzie i spokutuje ze swojego życia. Powie, żyłem bez Ciebie. Nie szukałem Ciebie. Sam siebie uczyniłem Bogiem w swoim życiu. Żyłem tylko tak, żeby mi było dobrze. Ale dłużej tak nie chcę. Potrzebuję Ciebie. Potrzebuję Ciebie poznać. Albo chociaż pragnę Ciebie poznać, pragnę Cię mieć w moim życiu. I kiedyś tak się stało w moim życiu, że przyszłam do Boga nie dlatego, że byłam chora,
Nie dlatego, że mi czegoś brakowało, ale to nie ma znaczenia, czy jesteś chory, czy ci czegoś brakuje, czy jest ci bardzo dobrze. Znaczenie ma tylko to, czy chcesz poznać Jezusa. Ja skończyłam studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Później skończyłam studia podyplomowe. Dobrze mi się żyło. Pracowałam. Nie jest, proszę Pani, to męczące. Nie jest męczące. Tak jak każdy Pani potrzebuje Jezusa. Męczące może być to, że człowiek jest chory. Męczące może być to, że człowiek ma depresję. Męczące może być to, że człowiek zachorowuje się na śmierć, żeby mieć jakieś pieniądze, jak to nazywa, na godne życie. Ale słuchanie o Jezusie nie jest męczące. To jest życie, to jest ratunek. W momencie, w którym nawróciłam się ja, z ludzkiego punktu widzenia miałam wszystko. Miałam dobre wykształcenie, męża, który zarabiał bardzo dobre pieniądze jako prawnik, partner w bardzo dużej kancelarii prawniczej. Dwoje dzieci, wybudowany dom. Mogłam sobie jeździć na zagraniczne wakacje i kupić wszystko to, czego chciałam. Mogłam pójść sobie na dobry obiad. Nie musiałam się zastanawiać, czy mam na jutro pieniądze. Mogłam spełniać każdą zachciankę. Dla mnie wystarczyło. I pamiętam, jak kiedyś siedziałam w domu, zamknęłam drzwi i zaczęłam się zastanawiać nad moim życiem. Mówię, mam 30 parę lat. Te 30 parę lat minęło bardzo szybko. Spełniłam bardzo wiele moich marzeń. Myślałam, że one tak naprawdę wypełnią to coś, co jest we mnie i sprawia, że ciągle czegoś szukam. I zadałam sobie takie pytanie, czy to o to chodzi w życiu? I nie znalazłam na to odpowiedzi. Jedyne, co przyszło do mojej głowy, to było to, że to jest niemożliwe, że to o to chodzi w życiu. Że trzeba tak pędzić, że trzeba czegoś szukać i ciągle wypełniać czymś te życie. I pomyślałam sobie tak, za kolejne 30 parę lat mogę siedzieć w tym samym domu i w tym samym miejscu. Te kolejne 30 parę lat, gdy będę miała 60 parę, upłynie tak samo szybko. Byłam przekonana o tym, że tak będzie. I znowu zadam sobie to pytanie, czy to o to chodzi w życiu? I ja już wtedy wiedziałam, że nie. I sama wewnątrz siebie wiedziałam, że musi być coś więcej. Że musi być cel, dla którego ja jestem tu na ziemi. I że tak naprawdę ja tego szukam. I że nic, co po ludzku dotknęłam i co po ludzku znalazłam, nie wypełni tej pustki. I tak jak do was teraz dociera Ewangelia, tak dotarła też do mnie o Jezusie, który umarł za mnie na krzyżu. I dla mojej dobrze wykształconej głowy to było jakieś takie małe. Mówię, to jest jakieś takie małe. To jest jakieś takie, że szyderczy śmiech wzbudza na mojej twarzy. To jest jakieś dla mnie niewygodne. Ja myślałam, że to jest jakaś wielka odpowiedź, którą człowiek w swojej głowie znajdzie. Ale spojrzałam gdzieś w głąb siebie i moje serce mnie przekonywało, że to jest ta odpowiedź, że to tak naprawdę tego szukam, że ja cały czas dążąc, biegnąc, kształcąc się i zabiegając o to wszystko, co mogę mieć na świecie, szukam Jezusa i że nic, co jeszcze więcej mogę osiągnąć, nie zatka tej pustki we mnie. Wewnątrz siebie gdzieś spokutowałam i powiedziałam, to ja potrzebuję Ciebie poznać, bo tak naprawdę Ciebie nie znam. I nie wierzę w Twój religijny obraz, który wymalowali mi tutaj w kraju, czy który wymalował ten świat. Powiedziałam do Niego, Ciebie potrzebuję poznać, Ciebie jako osobę. Ciebie, Jezus, jako osobę. Nie jakiś wymysł, nie jakąś religijną figurę, nie jakiś obrazek, czy nie jakiś krzyżyk. Ciebie jako osobę potrzebuję poznać. Ciebie jako osoby potrzebuję do mojego życia. I poznałam Jezusa. Nie tak, jak człowiek spotyka się z człowiekiem. Nie w taki sposób. Bóg jest duchem. Ale dla tych, którzy Go szukają, On się daje poznać. Dla każdego,
kto otworzy swoje usta i otworzy swoje serce i powie, że chce, da się poznać Bóg. Jezus, ten, który stworzył niebo i ziemię. Ten, który umarł za nas na krzyżu. Ale najpierw człowiek musi spokutować z tego, że żyje bez Niego. Przyjść i powiedzieć, potrzebuję Ciebie, chcę Ciebie poznać, pragnę Ciebie. Pociągnij mnie za sobą, daj mi się poznać. Moje serce Ciebie potrzebuje. Tak naprawdę szukam Ciebie. I nic innego mnie nie zaspokaja. A później spokutować ze swojego życia i powiedzieć do Niego, prowadź mnie. Prowadź mnie, bo Ty jesteś Pan, Stworzyciel nieba i ziemi i wszystkiego, co żyje. I dla każdego droga jest taka sama. Taka sama jest dla tego, który chodzi w białym kołnierzyku. Taka sama jest dla tego, który ma dużo zer na koncie. Taka sama jest dla tego, który pije i śpi na ławce. Nie ma innej Ewangelii. Właśnie taka sama prosta, żeby każdy zrozumiał. Ludzie w swoich głowach szukają jakiegoś niesamowitego rozwiązania. Komplikują tą prostą nowinę. Myślą, że to musi być coś skomplikowanego. Jakiś kot, nie wiadomo co. Nie, to jest prosta Ewangelia. Jezus umarł na krzyżu i zmartwychwstał. I dostępne jest to dla tego, który uwierzy. Takie proste. Takie bardzo proste, żeby każdy zrozumiał. I nie da się tego skomplikować. Każdy człowiek jest to w stanie zrozumieć. Pytanie tylko, czy chce. Tylko o to chodzi. Czy człowiek tego chce? Znaczna większość ludzi, którzy tutaj przychodzą, nie chcą. Każdy musi spojrzeć w swoje serce i odpowiedzieć, czy chce. Czy chce tej prostej wiadomości. Czy uwierzy w Jezusa jako w Syna Bożego, który przyszedł tu na ziemię, umarł za nas i zmartwychwstał. I spokutuje ze swojego życia, którym żyje tutaj bez Niego, stawiając siebie w miejsce Boga. Taka prosta jest Ewangelia. Posłuchajcie, ten Bóg jest taki sam teraz. Ten sam Jezus, jak 2000 lat temu. I te same rzeczy się dzieją. Nie usłyszycie o tym w telewizji. Usłyszycie o tym od ludzi, którzy realnie z Nim żyją. Kładłam ręce na człowieka, który leżał na ojomie 40 lat, miał zawał, 7 minut był niedotleniony. Lekarze nie dawali mu szans. Powiedzieli, że za kilka dni przenoszą go do hospicjum. Nie jest takim prostym, żeby odłączyć człowieka w Polsce od aparatury, gdy się nie daje mu szans. Zadzwoniła do mnie sąsiadka, to był człowiek z jej rodziny. Poprosiła, czy nie możemy pojechać. Pomodliliśmy się o tego człowieka z mężem, położyliśmy na niego ręce. Ten człowiek żyje, odzyskał przytomność i pamięta wszystko. Choć lekarze po ludzku nie dawali mu szans. Modliłam się o kobietę, która miała guzę na nadgarstku. Przyszła do mnie po paru dniach i mówi, Pani Julito, nie mam guza. Mówię, super. Modliłam się o kobietę, która miała mieć za parę dni operację kolana. Ma zdrowe kolano, obyło się bez operacji. Modliliśmy się z mężem o małżeństwo, które nie mogło mieć dzieci. I tak naprawdę po ludzku lekarze już nie byli im w stanie pomóc. Po 6 tygodniach dostaliśmy telefon od naszej modlitwy. Kobieta była w ciąży. Ten sam Bóg, te same znaki i cuda, ta sama Ewangelia, którą głosił Jezus. Jeżeli ktoś wam kiedyś powiedział, że Bóg nic nie robi i nie może, to was okłamał, nie wierzcie w to. Ten sam Bóg, te same uzdrowienia, te same uwolnienia, ci sami ludzie chodzący w mocy, on powiedział, że ci, którzy uwierzą, będą głosić tą samą Ewangelię, kłaść ręce na chorych i to się będzie działo, to samo. Ludzie będą uzdrawiani i uwalniani. Jeżeli ktokolwiek z was jest chory albo masz kogoś chorego i potrzebujesz, żeby się o niego pomodlić, przyjdź i z nami porozmawiaj. Może masz raka,
Może masz jakąś nieuleczalną chorobę? O połowie ludzi się teraz mówi, że mają chorą tarczycę. Może masz depresję? Może masz jakieś lęki? Może ktoś związał twoje życie? A może dzieje się coś takiego, że ciągle ci się nie udaje i nie wiesz dlaczego? Przyjdź. Jesteśmy dla ciebie odpowiedzią. Może ciągle jesteś nieszczęśliwy i nie wiesz, dlaczego tak jest. Przyjdź, powiemy ci, dlaczego tak jest. Pomodlimy się o ciebie. Możesz mieć związane życie. Może ktoś rzucił do ciebie jakieś przekleństwo. Może jest coś, co się wydarzyło w twoim życiu i ty nie wiesz, dlaczego tak jest. A ciągle kręcisz się jakby w kółko. Jesteśmy dla ciebie odpowiedzią. Modlimy się o ludzi, którzy są chorzy. Modlimy się o ludzi, którzy są uzależnieni. Modlimy się o ludzi, którzy są w chorobach psychicznych, w depresjach, którzy mają związane życie, którzy nie wiedzą, jak wyjść z jakiegoś błędnego koła. O tych, którzy się boją, nie mogą spać. O tych, którzy są uzależnieni. Możesz być uzależniony od pracy, od pornografii, od seksu albo od innego człowieka. To wszystko może wiązać twoje życie. Możesz być wolny. Nie musisz tak żyć. Nie musi być twoje życie związane. Bóg jest większy niż to, co jest w twoim życiu. Wybór należy do was. Nikt was nie zmusi. Nikt nikogo tu nie zmusi, żeby do nas ktoś podszedł. Ty musisz podjąć decyzję, że chcesz swojej wolności. Możesz wstydzić się innych ludzi, ale chodzi o twoje życie i o twoją wolność. Jeżeli jesteś chory, jesteśmy odpowiedzią dla ciebie. Jeżeli chcesz być wolny, jesteśmy odpowiedzią dla ciebie. Wierzymy w Jezusa. Kładziemy ręce na ludzi i w imieniu Jezusa modlimy się o ludzi. I ludzie są uwalniani, i ludzie są uzdrawiani, i ludzie rodzą się z Bożego Ducha i rozwiązuje się ich życie. Możesz przyjść, kiedy będziesz sam w domu, do Boga i powiedzieć: Jezus potrzebuje ciebie. Tak jak ta kobieta mówiła na ulicy: ja też potrzebuję Ciebie do mojego życia, chcę Ciebie poznać. Taka prosta jest Ewangelia. Nigdy nie pozwólcie, ażeby ktoś skomplikował te słowa, które usłyszeliście. Nie ma innego pośrednika do Boga niż Jezus. Tylko On jest drogą, prawdą i życiem. Nie ma czegoś takiego, że jakiś człowiek musi stać pomiędzy wami a Bogiem. Nie. Ludzie głoszą Ewangelię. Ludzie kładą ręce na chorych, na zniewolonych. Ludzie do innych przynoszą królestwo. Ale relacja jest pomiędzy tobą a Jezusem. Jak narodzisz się na nowo, jak otworzysz swoje serce, narodzić się na nowo, to znaczy uwierzyć w Jezusa, spokutować ze swojego dotychczasowego życia i powiedzieć: chcę iść za Tobą, pragnę Ciebie, wierzę w to, że jesteś Synem Bożym, wierzę, że umarłeś za mnie, wierzę, że zmartwychwstałeś. W dalszym moim życiu idę za Tobą, bo potrzebuję Ciebie. I każdy tutaj na ziemi musi podjąć decyzję, czy tego chce, czy nie. Teraz, gdy jesteśmy tutaj, teraz, gdy trwa to, co nazywa się dzisiaj, później jest za późno. Bo jest powiedziane, że człowiekowi jest raz dane umrzeć, a później śmierć. Z tą informacją zostawiam was, przyjaciele. Decyzja jest po waszej stronie. Wiecie już, co robić.